Dzień dobry. Szanowni Państwo, mam przyjemność powitać Państwa na czwartym wykładzie drugiej edycji wykładów otwartych Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Dzisiejszy wykład poprowadzi pan profesor dr. habilitowany inżynier Oleksandr Szyjczuk. Witam pana profesora. Temat wykładu pana profesora to kwasy omega-6 i omega-3 w żywności. Klasycznie wszelkie pytania do wykładu prosimy zadawać w komentarzach, a po wykładzie pan profesor oczywiście na nie odpowie. Panie profesorze, oddaję pan. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będę opowiadał o kwasach nienasyconych, tak zwane niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. I na początek chciałbym zaktualizować, pokazać aktualność. Zginęła. Proszę. Prezentacja panu zginęła. Zginęła. Dobrze. Racja. Zaraz. Uruchamiam. Tak może być? Tak, teraz widać, super, dziękuję. Dobrze, tak więc nienasycone kwasy tłuszczowe są ważnym składnikiem pokarmowym. I co jest ważne, że one są bardzo potrzebne dla wzmacniania odporności organizmu. Mam tu taką książeczkę, ukazało się nie tak dawno. Nazywa się Brońcie. Owszem, tu nie idzie w tej książce o kwasach tłuszczowych, no tylko o odporności organizmu. Ale co jest ważne, we wstępie autorzy, bo tu jest grono autorów, no dwie główne autorki, ale nie zaangażowały całe spore grono naukowców, piszą wyraźnie, że no, medycy zaczęli namawiać do wzmacniania odporności. Czyli wcześniej, tam jeszcze rok temu, na początku pandemii, to liczyli mocno na szczepionki, że szczepionki zaraz nam uratują i wszystko będzie w porządku. Natomiast widać, że szczepionki owszem pomagają, ale nie są stuprocentową, nie dają gwarancji stuprocentowej i dlatego potrzeba wzmacniania odporności. Na tą odporność no, z kolei składa się mnóstwo czynników. Nie ma jakiegoś takiego panaceum, że bierze się tabletka i tyle mamy załatwione. I wśród tego szeregu też są niezbędne kwasy tłuszczowe, czyli ten materiał, który dzisiaj opowiadam, on jest skierowany głównie do ludzi, którzy chcieliby polepszyć swoją odporność. No i tu załączyłem obrazek pierwszy, który pokazuje te główne produkty, w których te niezbędne kwasy są obecne. Tak, żeby wizualnie było lepiej zapamiętać. Zaczniemy od terminologii. Dlaczego omega? Znaczy w chemii długolańcuchowe substancje, które mają długie cząsteczki, zazwyczaj numeracja zaczyna się od głowicy polarnej. Czyli jeśli chodzi o kwasy tłuszczowe, to zaczyna się od tego końca numeracja, gdzie jest grupa karboksylowa i dalej idzie wedle literek greckich, czyli alfa, beta, gamma i tak dalej. Natomiast w kwasach nienasyconych ma znaczenie rozmieszczenie wiązania podwójnego i te wiązania podwójne liczą się od końca. Dlatego jest omega-3 i omega-6, czyli w kwasach omega-3 wiązanie podwójne trzecie, a w omega-6 jest szóste od końca. Czyli w zasadzie taka terminologia stosunkowo prosta i zrozumiała. Natomiast słowo omega, ono tak nawiązuje do jakichś takich metafizycznych, dlatego tak brzmi jakoś nieco kosmicznie. Natomiast w zasadzie terminologia jest bardzo i bardzo prosta. Omega 3, trzecia końcówka, trzecie wiązanie od końca i omega 6, szóste wiązanie od końca. Teraz, jakie są kwasy tłuszczowe? Kwasy tłuszczowe są bardzo ważnym składnikiem pokarmu i gdzieś tak 20-25 racji pokarmowej energii powinno być dostarczone przez kwasy tłuszczowe, ale nie wszystkie są zbyt, ich korzyść dla organizmu jest różna i różna jakby cenność dla odporności. I tu jest klasyfikacja trochę inaczej, czyli jest
grupa kwasów nasyconych, tu saturated, mogą być te polinienasycone, omega-3, omega-6 i jeszcze są mononienasycone, te omega-9, niekiedy ich nazywane. O, ale zazwyczaj jak mówi się omega kwasy, to najwięcej mówimy o kwasach 3 i 6. No i tu wypisane też produkty, w których one są obecne, ale od razu mówię, że większość tych produktów to są roślinne. Czyli w niektórych produktach zwierzęcych też są, ale głównie kwasy omega-3, omega-6 to są rośliny. Dlaczego są potrzebne? W organizmie w naszym, ludzkim, jest coś takiego oblonka komórki. Ona składa się z fosfolipidów. Też trochę nazwa taka nieco zbyt chemiczna, ale w języku prostym to są po prostu pochodne tłuszczów. Czyli dlatego, żeby komórki miały dobre otoczki, blonki, to musi być dostarczana w żywności, dostarczane surowce, budowlane, budulec. Tak? I tym budulcem najlepiej są kwasy polinienasycone, czyli składniki lipidów blon zwykłych w organizmie, ale też lipidów tych blonek neuronowych. Neurony mają nieco inną budowę i ich blonka wykonuje bardzo ważne znaczenie dla przekazywania sygnałów, czyli obróbka danych w naszych tych procesorach w mózgu właśnie zależy od neuronów i od ich stabilności blonek. Z tego wynika, że te składniki nienasycone kwasy tłuszczowe mają znaczenie dla takich ważnych funkcji organizmu. Rozwój, odporność, widzenie, przekazywanie genów, no i homeostaz w ogóle, utrzymanie wody, bilans solowy, to wszystko. Czyli najważniejsze funkcje zazwyczaj są na tej liście. Wśród korzyści, które otrzymuje człowiek od nienasyconych kwasów, to zazwyczaj na pierwszym miejscu wymieniane są choroby skrążenie i sercowe, bo w starszym wieku często mamy coś takiego, ateroskleroza, która powstaje od cholesterolu, wszyscy o tym słyszeliśmy, i te osady w naczyniach krwionośnych łatwiej się rozpuszczają w obecności kwasów nienasyconych właśnie. Dlatego człowiek, który stosuje dietę z olejów, więcej olejów takich roślinnych, to ma mniejszą zachorowalność na układów krwionośnych. Tu wymienione też choroby. Czyli dla przeczyszczania naszych tych arteriów to najlepiej stosować kwasy nienasycone. Mózg, tak jak mówiłem, czyli otoczka neuronów, to jest ważne, ale też oko, czyli serce, nerwy, mózg, oko, jądra. Znowu widzimy najbardziej ważne funkcje, które w organizmie. Tu na tym obrazku przedstawiłem produkty, takie spożywcze, które zawierają kwasy tłuszczowe i widzimy, że to głównie rośliny. Bo kwasy tłuszczowe powstają właśnie, syntezowane są w komórkach roślinnych na drodze fotosyntezy. Roślina dostaje energię od słońca i wtedy ma duży zapas energii dla syntezy takich długich łańcuchów. Dalej te kwasy zaczynają wędrować w układach pokarmowych, tam przechodzą przez rośliny do jakichś zwierząt, dalej i na samym końcu już konsumuje człowiek, ale na początku zawsze stoi roślina. Czyli można bez wątpliwości, zużywając rośliny, jakby pokarmy roślinnego pochodzenia, zawsze dostajemy takie tłuszcze, nienasycone kwasy tłuszczowe, ale w niektórych jest więcej, w niektórych jest trochę mniej i o tym zaraz o szczegółach porozmawiamy. Tu jeszcze slajdzik o funkcjach w organizmie. Z kwasów tłuszczowych syntezują się takie tak zwane eukozanoidy i to są ważne produkty, jakby czynniki w organizmie. To są hormony i takie wspomagające substancje, które wykonują ważne funkcje w organizmie. Ich potrzeba bardzo małej ilości, natomiast funkcje bardzo ważne. I syntezuje ich organizm wyłącznie z kwasów tłuszczowych
z pożywienia i też pokazuje to jakby efekt i ważność dla organizmu. Ten slajd wzoruje wzajemne przekształcenie kwasów tłuszczowych. On jest dość skomplikowany, to z podręcznika biochemii i nie musimy tu wchodzić we wszystkie szczegóły. Ważne zrozumieć co, że kwasy tłuszczowe tak w grupie omega-3, jak i w grupie omega-6 przekształcają się jeden w drugi. Czyli jeśli organizm nie dostaje jakiegoś kwasu, natomiast dostaje inny, to w zasadzie może sobie na drodze przemian biochemicznych syntezować potrzebną substancję. I nawet z klasu w klas też przychodzą. Natomiast lepiej, żeby dostarczać całą rozmaitość, cały wachlarz wszystkich klasów, tych kwasów, żeby dostawali się do organizmu. Ale dużego problemu nie ma, jeśli jest niedobór jakiegoś kwasu, to w zasadzie organizm sobie potrafi syntezować. No i tu kilka przykładów. Jest taki kwas sterydonowy i eukozapentaenowy, takie długie nazwy z greki. Te kwasy, bo tych kwasów w zasadzie jest dość dużo, tam około 15. Natomiast wymieniłem te najważniejsze. I te kwasy syntezowane głównie przez algi. Bo algi też są rośliny, oni pochłaniają światło i syntezują sobie potrzebne substancje. Natomiast człowiek dostaje te kwasy głównie z owoców morza. Czyli drobne skorupiaki pożerają plankton, tak? A potem ryby i my bierzemy sobie na talerze owoce morza, dostajemy te kwasy w postaci zatężonej, bo ryba zjada dziesiątki kilogramów tych alg i potem kwasy zostają w jej organizmie, a potem przechodzą do człowieka. Czyli obydwa te kwasy przechodzą do naszego organizmu, dostarczane głównie z owoców morza. Jest jeden kwas, długą nazwą, DHA, tak w skrócie, bardzo ważny właśnie do rozwoju organizmu, dla układu nerwowego, mózgu, oczy i ma pozytywny rozwój, czyli jak w organizmie kobiety brakuje albo niewystarczająca ilość tego kwasu DHA, to wtedy mogą być problemy. Dlatego trzeba kobietom w ciąży i karmiącym dbać o to, żeby tego kwasu, właśnie tego, było całkiem wystarczająca ilość. Co jeszcze oni wykonują? Te kwasy są antagoniści cholesterolu, tego LDL, i obniżają jego zawartość. Czyli spożycie takich kwasów na pewno polepsza efekt, no, stan systemu krążenia. I co jest ważne, działają też na układ odpornościowy, zapobiegają chorobom autoimmunologicznym. No, owszem, alergia nie każdemu jest właściwa, ale odporność organizmu i tak należy polepszać. Jeśli polepsza odporność przeciwko alergii, to znaczy nam trochę i dla przeciwkowirusowi też pomaga. Jeszcze jeden kwas, DGLA. Tu ma, z niego syntezuje się prostaglandyna, bardzo ważny hormon. No i tu mamy wymienione funkcje przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe, polepsza lipidy w krwi, mięśnie gładkie, naczynia krwionośne, no i surowce. Tu występuje głównie w orzechach i w nasionach porzeczki, ale też jakichś lna, tam soi, rzepaku. Czyli jak spożywamy porzeczki, a też spożywamy z pestkami, to właśnie nam potem skutkuje, że w organizmie coś zostaje. Nie wszystko owszem przychodzi, ale i tak bardzo korzystne. Arachidonowy kwas też zawsze wymieniany jest, że potrzebny dla pracy mózgu. Tu wklejone są produkty zwierzęce, ale tak kura dostaje ich z roślin, jak i te bydło, które tam je trawy, to my też potem z krów czy tam z owcy mamy mięso, to dostajemy taki kwas. A ten kwas właśnie koncentruje się głównie w wątrobie i w nerkach. Czyli jak kupujemy w sklepie mięsnym podróby, tak, to można
z tego uzyskać większą zawartość tego surowca. No i jeszcze jest kwas DPA, który no wyraźnie w każdym podręczniku jest skojarzony z pracą mózgu. Czyli tego kwasu akurat potrzeba w niedużych ilościach, ale bardzo potrzebny jest do neuronów. I dlatego to taki obrazek, że działanie naszych procesorów w głowie wyraźnie się z nim polepsza. Jeszcze jest jeden kwas też do mózgu, adrenowy. Ten występuje trzeci co do ilości, ale głównie stosuje się, no, znajduje się w takich oblonkach mielinowych tak zwanych. To są oblonki, które chronią aksony i właśnie oni służą do zapamiętywania, długotrwałego zapamiętywania informacji. Czyli studentom, ludziom twórczym, naukowcom ten kwas no, po prostu jest niezbędny. To jest konieczny surowiec do funkcjonowanie mózgu. No i teraz źródła konkretnie kwasów omega-6. Tu wszystkie orzeszki, kukurydza, groch, soja, pestki różnego rodzaju, no i też awokado. Czyli w zbożach też jest i o tym jeszcze będę mówił. Czyli w zasadzie te wszystkie produkty mamy, powinniśmy mieć codziennie na naszych talerzach. Natomiast z tymi kwasami omega nie wszystko jest tak dobrze, no bo wiadomo, zawsze jest coś takiego, są plusy i minusy. I kwasy nienasycone z punktu widzenia chemii to są cząsteczki, które łatwo ulegają oksydacji. I no, wiem, że na butelkach z olejem zawsze pisze się data ważności i im bardziej nienasycony olej, tym krótsza data ważności. Zawsze tam olej rzepakowy dłużej może wytrzymać niż lniany, tak? Bo po prostu lniany ma większy stopień nienasycenia. Ten rysunek wzoruje dość skomplikowany mechanizm reakcji organicznej. No, ale ludzie, którzy studiują na uczelni, to gdzieś tak na trzecim roku już zaczynają wszystko to rozumieć. To jest chemia organiczna, chemia fizyczna tu wchodzi. O, i po zrozumieniu tego staje zrozumiałe, jak to w naszych komórkach zachodzi utlenianie. Z punktu widzenia biologii to wygląda w taki sposób, że jeśli jeden kwas uległ utlenianiu, to wtedy w tym miejscu powstaje jeszcze kupa rodników i powstaje faktycznie taki otwór w blonce. I komórka w tym miejscu traci szczelność, blonka traci szczelność, komórka zaczyna tracić swoje płyny ustrojowe i stara się w jakiś sposób to zalatać. To nakładają się różne tam mechanizmy latania tych otworów, ale jeśli komórka nie da rady, to wtedy ona ginie. Z tego wynika, że te oksydacyjne procesy powinny być minimalizowane. I wszystkie podręczniki zgodnie piszą, że nadmierna ilość kwasu omega może być szkodliwa. Czyli to znaczy, że produkty te surowce korzystne dla naszego organizmu, natomiast nie powinniśmy przesadzać z tym. Trzeba uważać. W dwa słowa, w tak prostym ujęciu to wygląda tak, że przedawkować jedzeniem roślinnym chyba nie da się, natomiast jeśli bierzemy suplementy, to tu trzeba uważać. Czyli po prostu to są substancje tak o ograniczonym zakresie działania. Jeśli za dużo, to może być szkodliwe. Procesy oksydacji tego wolnorodnikowej hamują się przez tak zwane, w języku chemicznym to są inhibitory radykalne, natomiast w biologii to nazywa się antyoksydanty i to słowo tak bardziej lepiej brzmi dla ucha. I antyoksydantów jest kilka i one zawsze działają razem, czyli na pierwszej linii obrony występuje witamina E, potem wspomagana jest przez witaminę C, potem idzie glutation, a potem tam jeszcze bardziej skomplikowane. O, no i one razem bronią polinienasycone kwasy od uszkodzenia radykalami. Co z tego wynika, że jeśli obawiamy się, że mamy za dużo kwasów nasyconych w organizmie, no powiedzmy zjedliśmy tam 20 orzechów, tak? To trzeba uzupełnić nasz organizm o witaminę C. 20 orzeszków, to trzeba zjeść tam 2-3 pomarańcze albo większej ilości grejpfrut.
I jeszcze bardzo ważna kwestia. Te kwasy omega-3 i omega-6 powinny być w organizmie w pewnym bilansie, czyli nie za dużo, musi być zbilansowana ilość, bo jeśli są w różnych ilościach, to zaczynają się trochę konkurencje w organizmie i jedne wtedy wchodzą więcej, druga mniej i wtedy organizm nie dostaje tego efektu, który jest oczekiwany. Natomiast tak, no i pochodne metabolity te oksydacyjne kwasu omega-6 są bardziej zapalne. Oni łatwiej ulegają oksydacji, a niestety tak jest, że w nowoczesnej diecie, w takiej normalnej diecie zwykłego obywatela, siadacza chleba, to tych kwasów omega-6 jest trochę za dużo. I te pytanie bilansu omega-6, omega-3 no, przez długi czas już jest przedmiotem dyskusji naukowej. I szczerze przyznam, że ostatecznej decyzji nie ma. Naukowcy jeszcze nie doszli zgody, która liczba jest poprawna. Zazwyczaj oscyluje od 1 do 1 do 1 do 5 do 6. Gdzieś tak. Czyli ta zawartość optymalna nie jest do końca jasna. No i różne źródła mówią w różny trochę sposób, ale z grubsza tak wygląda na to, że gdzieś około 10-15% energii człowiek powinien dostawać z kwasów i tu właśnie z tych kwasów omega-3, omega-6 i no, można tych omega-6 nieco więcej, czyli tak gdzieś trzykrotnie, czterokrotnie. Natomiast niektóre piszą, że tylko 1 do 1, czyli to jest optymalny stosunek. No i to zależy od punktu widzenia, czyli tak naprawdę w dawnych czasach, tam prehistorycznych, tam 30-50 tysięcy lat temu, jak człowiek odżywiał się głównie owocami i warzywami, to ten stosunek właśnie taki był, 1 do 1. Natomiast w nowych czasach to jemy no, nieco inne produkty i w sposób no, po prostu nieunikniony, to zawartość tych kwasów omega-6 nam nieco wzrasta, no tak wyraźnie wzrasta. O, i tu mam slajd, który to wzoruje, czyli tak zwana paleodieta w czasach prehistorycznych, to głównie były warzywa, owoce, jajka, no bo podkradano tym ptakom, orzechy. No i od czasu do czasu człowiek zjadał albo rybę, albo kawałek mięsa, czyli mogli coś tam te ludzie upolować i sobie upiec na ogniu. Ale to było raczej rzadko, czyli głównie to były jajka, orzechy i warzywa, owoce. I ta sytuacja tak w trakcie tej ewolucji człowieka, to było około kilkaset tysięcy, no ale gatunki wyższe, naczelne to i wcześniej, bo odżywiały się mniej więcej tak samo jak pradawny człowiek, to zawsze był stosunek 1 do 1. Natomiast około tak 7-5 tysięcy lat temu to wszedła technologia zbóż. Człowiek nauczył się, potrafił sadzić zboża z ziarenka i hodować pszenicę. I tu sytuacja drastycznie zaczęła zmieniać się. Czyli pszenica dawała przewagi ewolucyjne. Człowiek dostał takie trwałe i stabilne źródło pożywienia, a pszenica, no i zresztą pokrewne zboża mają większy stosunek omega-6 do omega-3 i ten stosunek zaczął szybko zmieniać, rośnie. Głównie taki skok zaczął się gdzieś tak w wieku XIX, jak weszła taka technologia agrotechniczna polepszona i wtedy chleb stał dostępny. I dzisiaj człowiek, nowoczesny człowiek ma tych kwasów omega-6 wyraźnie więcej niż 1. No tu na tabelkę popatrzymy najpierw. Badania pokazują, bo w krwi można brać próbki i badać stosunek 3 do 6. Ta analiza została no, taka dostępna dopiero w latach 60. To jest chromatografia cieczowa wysokosprawna. I kraje takie wyraźnie agrotechniczne mają właśnie stosunek no, w krwi mieszkańców gdzieś tak 1,5, 2, 3. Tu widzimy Grecja, Indie, ale Indie ta wiejska,
czyli ludzie, którzy nie mają dostępu gdzieś tam do hipermarketu, po prostu żyją z tego, co sobie uhodowali, to mają właśnie stosunek taki jak ta pradawny człowiek. Japonia też, tu jest ciekawa, bo Japończycy mają duży dostęp do owoców morza, a pszenica tam nie rośnie, jest importowana, czyli chleb jest raczej drogi, natomiast ryby mają więcej, a ryba to też dobre źródło kwasu omega w optymalnym stosunku. Czyli tu mamy takie liczby od 1,5 do 1,5. Natomiast jeśli popatrzymy, druga część tabelki, tu są mieszkańcy krajów wysoce zindustrializowanych, czyli mamy tu Unia Europejska, mamy stosunek do 15, w Stanach do 17, natomiast w biednych krajach, ale w wielkim mieście, to ludzie tam mają dość skromne żywienie, czyli po prostu tylko buleczki, jakiś hamburger, to tu sięga stosunek nawet do 40. Wniosek z tego taki, że dieta wielkomiejska, albo nazywa się zachodnia dieta, ma skręt w diety w stosunku kwasu omega-6. Tych kwasów jest za dużo i faktycznie nie ma potrzeby ich dostarczać więcej. Czyli nie musimy po prostu pakować swoje organizmy kwasami omega, a tylko omega-3. A omega-6 to już chyba wystarczy. No powstaje pytanie, gdzie są kwasy omega-3? Tu przede wszystkim to oleje. I tu wszystkie oleje są mile widziane. Natomiast te, co jest mile, że oleje te produkcji takiej krajowej, no kujawskiej, zwłaszcza rzepakowy i lniany, są akurat bogatymi źródłami. I to są produkty, które polecane, żeby były na stole. No, olej z oliwek też nie jest zły, to jeszcze może gdzieś tam sladzik będzie, ale te wielu nienasycone są bardzo pozytywne. A tu mamy akurat slajd. Czyli widzimy składniki olejów różnych, z różnego pochodzenia i tu mamy kwasy nasycone, te fiolet, nie? Mamy omega-6 czerwone, polinasycone i te produkty akurat nie są zbyt korzystne dla naszych nowych warunkach. Czyli tu widzimy, no kukurydza niby dobry produkt, ale lepiej nie przesadzać i orzechy. Natomiast pozytywne to mamy co? Rzepak, oliwa, awokado, ten, jak to nazywa się, ryba, czerwona ryba, jak to po polsku, nie pamiętam. Łososia. Łosoś mamy, tak. No i mono nienasycone, czyli niebieskie popatrzymy, tu mamy mięso, nie wołowina, mamy masło, bardzo pozytywnie teraz w nowych czasach. Kiedyś mówiło się, że nie, masło nie wolno, bo to jest cholesterol, natomiast nie szkodzi. Jeśli mamy wystarczającą ilość olejów takich roślinnych, to też masło może być. Olej z kokosa może być, no bo jest mocno nasycony, no tego raczej może mniej. No i olej lniany. Tu mamy bardzo wysoką zawartość kwasów omega-3 i to jest produkt krajowy, niedrogi i zawsze powinien być na naszych stołach. Ale uwaga, skoro te kwasy są wiele nienasycone, łatwo ulegają oksydacji, to olej lniany powinien być świeży. Czyli 2-3-4 miesiące od produkcji. Nie powinniśmy używać olejów takich, jeśli tam już rok po dacie, to może być wręcz niebezpieczne. Czyli na pewno korzyści z tego nie dostaniemy. Ryby. No, zimnowodne dlaczego? Bo ryby, które pływają w tych większych szerotach, oni mają, no, temperatura wody niska, ona musi dla odporności temperaturowej mieć grubą warstwę tłuszczu. I oni gromadzą właśnie oleje omega-3 i omega-6. No i stosunek jest bardzo wygodny, czyli omega-3 jest o wiele więcej i takie zimnowodne ryby. I tu może być, no oprócz łososia też takie sardynki, tam śledź, makrela. Może być bałtyckie, ale jeśli jest z Atlantyku, to jak najbardziej mile. Im bardziej północna ryba, tym lepiej. No ale z rybami też nie jest tak proste, bo w Bałtyku wiadomo, że dość może o niskiej wymianie wody i dość dużo zanieczyszczenia i metale ciężkie są i tam organiczne substancje, czyli tych ryb
bałtyckich to nie wolno za dużo. Czyli tam jedna porcja tygodniowo, no maksymalnie dwie. A tak sobie codziennie to raczej nie. No i jeszcze dwa słowa, bo tu już mam chyba czas, mi podchodzi. O mięsie, czyli jeśli bierzemy mięso, to nie ma takiego, że ma stosunek stały. Zawartość kwasu omega-3, omega-6 w mięsie mocno zależy od tego, czym było zwierzęto karmione. Jeśli mamy krowę od takich z wolnego wybiegu, które były na trawie, to mamy więcej omega-3. Natomiast jeśli krowa zawsze stoi w fermie i dostaje tylko zboże, no to mamy wtedy omega-6. Tu niestety trudno na początku, no jakby a priori powiedzieć. Natomiast no, jeśli mamy zaufanego dostawcę, którego tam stado biega sobie na świeżym powietrzu, no to na pewno będzie lepiej. Po prostu świeża trawa dostarcza omega-3. I to dotyczy tak wołowiny, jak i kur. Dlatego jajka od kur z wolnego wybiegu zawsze są nieco droższe, no bo zawierają więcej tych omega-3. I na pewno jest sens kupować nieco droższe jajka, dlatego ale tym samym zapewnić sobie lepsze składniki dla organizmu. Baranina. Owca jest takim zwierzęciem, że zazwyczaj rzadko karmione jest zbożem. No może tam gdzieś w zimie, jak dużo śniegu. Natomiast przez cały czas biega na świeżej trawie, dlatego baranina to jest bardzo dobrym źródłem, jest bardzo dobrym źródłem kwasu omega-3. No i rośliny. Pestki nasiona sezamu, pestki dyni. Teraz akurat sezon na dynie. Przy wszystkich porządnych restauracjach zawsze wystawia się dynia jako znak, że to jest dobrej jakości, jak to regionalne potrawy. Ale w trakcie przygotowania dyni, tam zupy dyniowej czy jakiejś kremowej, coś takiego, zawsze zostają z pestki. To ich nie wyrzucać, bo to jest bardzo dobre źródło omega-3. No i ostatni slajd, tu oleje rybne. Tu może być często taki olej z wątroby ryby. Owszem, jest bardzo dobrym źródłem omega-3, natomiast tu akurat może być przedawkowanie, czyli przedawkować baraniny to chyba trudno, natomiast te kapsułki to mogą być za dużo i dlatego tak maksymalnie 3 gramy na dobę. Tu wszystkie serwery zgodnie mówią, że to jest graniczna zawartość. Czy tu do mnie są pytania? Dziękuję Państwu. Tak, pojawiły nam się pytania. Mamy pierwsze pytanie od pana Mikołaja. Jakie produkty regionalne i krajowe są bogate w kwasy omega? No wiadomo, kwasy omega to nienasycone, czyli oleje. Wszystkie oleje, które produkowane w krajach Europy, to, no bo taki klimat, to są głównie lniany i rzepakowy. Czyli te produkty nie są drogie i można ich jak najwięcej korzystać z nich. No i tym samym jeśli wspieramy tych krajowych producentów. Ale lniany też. Jeśli mamy jakieś tam z Portugalii, z Hiszpanii, trochę damy pieniędzy dla sąsiadów w Unii, ale też są korzystne. Czyli oleje jak najbardziej. Natomiast słonecznikowy to jest produkt taki typowo ukraiński, bo centralna taka środkowa Europa to mniej rośnie, no chyba na Węgrzech. Natomiast w Ukrainie jak jedziesz, to same słoneczniki. I w Ukrainie słonecznikowy jest trochę tańszy, czyli jak będziecie gdzieś na wakacjach, to jak najbardziej wtedy słonecznikowy świeży z pierwszego tlocienia polecam. Dziękuję. Dobrze. Kolejne pytanie od pani Małgorzaty. Jaki jest czas przechowywania suplementów zawierających kwasy omega? To jest trudne, bo to zależy. Jeśli mamy suplement oleju w takich otoczkach żelatynowych, to zależy od grubości otoczki, ale też od temperatury, czyli przechowuje się takie suplementy zazwyczaj w lodówce. No można owszem w szafce, ale broń Boże gdzieś na słońcu, żeby nie leżało na parapecie, bo słońce bardzo szybko aktywuje procesy utleniania. I tak w lodówce to może być gdzieś pół roku. Owszem, trzeba dotrzymywać się tych zalecanych zakresu terminu przechowywania,
Ale mimo wszystko długo nie należałoby. 2-3-4 miesiące. No maks to pół roku. Dziękuję. Dobrze. Kolejne pytanie od pana Sławomira. Których olei bogatych kwasy omega nie wolno podgrzewać? Podgrzewać. No, to też zależy od temperatury. Jeśli podgrzewamy, powiedzmy tam kaszę i tylko podgrzewamy do temperatury 40 stopni, to jest ok, to jest w zasadzie tak. Natomiast smażenie to naprawdę szkodliwe i smażyć coś, no tam jajka czy ziemniaki, nawet podgrzewać na oleju, to nie na bardzo. Czyli patelnia i olej to jakby niezbyt kompatybilne. Jeśli już mamy patelnię, to lepiej stosować smalec. Owszem, może zapach nie jest tak atrakcyjny, natomiast będziemy mieli mniej produktów utleniania. A coś takiego jak frytkownica, to na pewno jest szkodliwe, bo olej głęboki ten tłuszcz, długiego ogrzewania, to na pewno jest szkodliwe. Rozumiem, że producenty frytek będą niezadowoleni, ale to chyba już większość konsumentów o tym wie, że im wyższa temperatura i dłuższy czas, tym bardziej utlenione produkty są. Dziękuję. Dobrze, pojawiło nam się kolejne pytanie od pani Darii. Panie profesorze, jakie są negatywne skutki nadmiernego spożywania produktów bogatych w kwasy omega? O, to jest dobre pytanie, bo musiałem o tym powiedzieć, ale zapomniało się mi. Jeśli mamy za dużo olejów nienasyconych w organizmie, a jeśli tych bardziej tych utlenionych, czyli jakiś stary olej, to one nie tylko chronią nasze, nie chronią nasze komórki, a wręcz odwrotnie, prowokują szybkie procesy utleniania. Co za tym idzie? Faktycznie nie ma jakiejś takiej choroby jednej, która by z tego powstawała, bo wszystkie komórki w organizmie mają problemy, mają kłopoty i wtedy powstaje tak, pierwsze, że obniża się ogólna odporność, to może być zmęczenie, jakieś tam wady słuchu, widzenia. Natomiast przy dłuższym takim stresie oksydacyjnym zaczynają się już kłopoty. Może być tam paznokcie, skóra, jakieś zmarszczki powstają, zaczyna wątroba. Czyli po prostu organizm szybciej starzeje, bo starzenie naszego organizmu to zachodzi od tlenu. Tak? My oddychamy tlenem, to jest plus, ale ten sam tlen powoduje, że nasze komórki starzeją. I ta nadmierna ilość oleju po prostu przyspiesza nam nasz wiek. Zegarek zaczyna chodzić szybciej. No a wszyscy chcemy, żeby on chodził wolniej. Dlatego za dużo tych olejów to chyba nie należy brać. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Nie widzę już więcej pytań, w związku z tym bardzo dziękuję panie profesorze za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszy wykład, bardzo ciekawy i również państwu dziękujemy za obecność. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję.